Manko Siemeczki, dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry pod tytułem Mafia 2. Nazywam się MarcoPolo.pl, a dzisiaj przedstawię Wam Mafię 2. Bohaterem gry jest Vito Scaletto. Jest Włochem mieszkający w USA, który jako młody chłopiec wraz z rodziną przyjechał do USA. Vito, zraniony podczas wojny, wraca do USA na wyleczenie ran, gdzie spotyka starego przyjaciela Joe, który załatwia mu fałszywą wyjście z wojska. W Mafii 2 dopracowano wiele szczegółów, na przykład tętniące życie miasto, w którym ludzie rozmawiają, wynoszą śmieci oraz na przykład kłócą się. Po prostu żyją własnym życiem. Trzeba też wspomnieć o pięknej muzyce w tle. Mafią 2 nie można się szybko zmienić poprzez dobrą fabułę. Podczas gry spotkamy się z wieloma ciekawymi misjami. Bohater potrafi się wspinać, bić oraz oczywiście dobrze strzelać. Ważną umiejętnością jest też skradanie oraz chowanie się za przeszkodami. System walki jest bardzo łatwy, ale też dynamiczny. Są w niej lekkie ciosy, silny oraz uniki. Takiemu gangsterowi jak Vito i innym nie brakuje czasami pieniędzy, które mogą wydać na wiele sposobów. Na przykład na kupno nowego ubrania lub garnitur. Może też je użyć do łapówek oraz mandatów. This will help you forget all about it. Thanks for the contribution to my retirement fund. Lecz może je też użyć do naprawy lub modernizacji samochodów. W czasie gry spotkamy wiele aut, od prawdziwych złomów do pięknych szybkości, które naprawdę mogą osiągnąć wielką prędkość. Mafię 2 mogę pochwalić za dobry model jazdy, który nie powstydziłyby się inne gry. Twórców Mafii 2 mogę też pochwalić za bardzo staranny model zniszczeń aut, który pozwala bardzo starannie pokazać zniszczenia. Auto można otwierać na dwa sposoby. Można rozbić szybę lub można po prostu otworzyć wytrychami. Przy małej minigerce. Lecz i tak trzeba poczekać, aż Vito odpali auto bez kluczyków. Całości klimatu dopełniają świetny przyjemnik i dobra fabuła, która pokazuje siłę mafii. Podsumowując, Mafia 2 jest bardzo rozbudowaną grą, która zapewnia wiele godzin gry. Będziemy świadkami strzelania, pościgów i wielu ciekawych sytuacji, więc polecam Wam serdecznie tę grę i oceniam ją na bardzo dobrą. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i recenzjach. Jeżeli podobały Ci się odcinki, które stworzyłem, daj lajka i subskrybuj mój kanał. Cześć!